Walczy bagietą, tak jest, zgadza się. No. Francuski stream, piękne. Dobra, ja muszę sekundkę przerwy dorobić sobie drinka. Pod którym przyciskiem ja to mam? Tutaj. Chyba Control odpowiada za rzucanie petardami. Zamieszki! Właśnie, ja parę razy w tym tygodniu, chyba, że nie masz taktycznej białej francuskiej flagi, parę razy w tym tygodniu się zastanawiałem i dalej nie wiem, bo chcę zrobić emotkę zamieszek, albo czy to animowaną, czy nieanimowaną, co wy byście widzieli na emotce zamieszek? Bo wy to, widzę, zauważyłem, lubicie. I Lisicki, i Tetris, i chyba Mrucu też. Jak tylko idę do toalety, to są zamieszki. Tak, dlatego mówię, że Lisickiego najbardziej pamiętam z zamieszek. Dlatego co wy byście... Siemanko Uzyw. Piwny wieczór from softowy wieczór, dokładnie tak. Pomyliło ci coś. Ja mam mojego różowego drinka. Grejpfrutówka lubelska, pół na pół z białym monsterem. Emotka tulipana? Czemu tulipana? Chodzi ci o tulipan taki z butelki, tak? Bo to będzie malutkie. Tulipan by pasował. Wybijane szyby, rzucanie stołem i karabinu. Nie, to musi być właśnie... Problem z emotkami jest taki, że one są malutkie. Więc to musi być jedna duża rzecz na przykład, nie? Albo jeśli animowane, to jakiś napis. Animowany Remczak bijący klawiaturą w biurko. To mi się podoba. To nawet mógłbym zrobić. Tak bardzo podstawowe i to byłaby ten. Może nawet byśmy zmienili emotkę animowaną z tego. To brzmi sensownie. TBH. Dobra, i nie używamy... Nie używamy Mortal Blade'a, żeby nie marnować tych. No uderz mnie, kurwa, traf. Traf! Ja tego nigdy nie mogę trafić, no! Okej. Okay. Daj. Dobrze. Teraz tego szafaza. Żebyś nagrał. Tak. Ja już myślę w głowie, jak to zrobić. Że ja nagram to, wezmę. O Jezu, parę stop klatek, które sobie zanimuję. Wytnę i zanimuję. O fuck. Greedy z mojej strony, ten jeden atak ostatni. Oj, tu nie wiem, co się wydarzyło. Skoczyłem mu na głowę niechcący. Będzie krzyczał, czy co? Nie. Boże, straciłem target i nie wiedziałem, co on robi. Shit, a to mógł być już zgon dla niego. O ty. O! Zabiłeś mnie tym. Zabiłeś mnie tym. Pierwszy raz. Pierwszy zgon w historii mojego streamu. Wejdzie jeszcze, dobrze. W historii mojego streamu, że bezpośrednio zabiło mnie picie. Nawet ci trochę gratuluję, szczerze mówiąc. Dobrze, że miałem reza przynajmniej. Idealnie, na dupie się ten... czekaj, jeszcze dobicie. Dobrze, jebać te robaki. Animowany Remczek, tak, to już czytałem. Nagrał i zrobię tak. Ja myślę o tym właśnie, tylko musiałbym kamerkę niżej postawić, ale to jest do zrobienia. Że ja bym właśnie nagrał, jak napierdalam klawiaturą w biurko i wyciął, nie wiem, z 15-20 stop klatek z tego, z tych rzeczy. Wrzucił to w animację i będzie spoko. Nie wierzę, że udało ci się zamówić jakiegoś streamera do rozjebania klawiatury o biurko tak łatwo. Ja jej nie rozjebię, ja będę tylko udawać, że uderzam. Nie, że małpy to jeszcze robaki na kurwa. Jebać robaki. Kurwa. Ej, ale... ta małpa była łatwa. Ja dzisiaj czuję taką moc. Kurwa. Jakbyś zobaczył motylka, to byś się zajebał? Nie, motylki nie, motylki są spokojne. Ja nawet ciemnie zabijam. A znam ludzi, którzy się bardzo lubią ciem, prawda, Saturas? Klawisze lecące? Nie, to nie będzie widać nawet. To pamiętaj, że ta emotka będzie miała jakieś 32 piksele, więc... tam nie będzie nic widać. Ja się boję, że nawet klawiatury nie będzie widać, ale spróbujemy, co się da zrobić. Dobrze. A właśnie, nawet nie wzmocniłem tego. Lubię cię, ale Martyna już nie, to wiem. Właśnie o tym właśnie myślałem, jak mówiłem, że znam ludzi, którzy bardzo nie lubią ciem. Ja kiedyś, jak mieszkałem jeszcze w domku jednorodzinnym, bo tutaj, gdzie ja mieszkam w bloku we Wrocławiu, to nie widziałem ciem nigdy, jeszcze od półtora roku, jak tu mieszkam. Ale jak mieszkałem na wsi z rodzicami jeszcze, to tam miałem cały czas ćmy, cały czas ćmy. Jak otwierałem latem na noc okno, no to ćmy sobie wlatywały. I tak patrzyłem sobie i myślałem, ćmy są całkowicie niegroźne. Po co mam je zabijać? I dawałem sobie latać. Niech sobie latają. Kurwa, co mnie to obchodzi? Rano się budzę, ćmy nie ma. Nie wiem, czy kurwa umarła, czy gdzie. Ja jej nie widzę. Nigdy jej w życiu później nie znalazłem. Chuj mnie to obchodzi. Ćmy są spoko. To są nocne motyle. Takie jest moje zdanie. Ćmówćmy. Daj ćmika. Mordo. Tak się po poznańsku mówi na fajki. Ćmiki. O nie, to jest tutaj. Czekaj, stop. Ja jeszcze tutaj nie chcę. Ja chcę niżej, bo od małp się gdzieś szło do góry. O, tam. Tylko jak tam wejść? Czy to z drugiej strony? Nie. Siemano, Avio. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co ci ominęło, stary... 2 bossy cię ominęły. Minęła nawet godzina, nie minęła. Ale już cię 2 bossy ominęły. Zabiliśmy małpę i zabiliśmy 2 małpy. W sumie łącznie 3, tak naprawdę. Łącznie 3 małpy zabiliśmy. Ops. Tu nawet nie wiem, gdzie idę, szczerze mówiąc. Odbiję się. I tu jestem, tu gdzieś chciałem być, okej? Okay? Zabiłem go wodą, tak. Tetris wziął picie wody. Prayer Beat 4, zajebiście. Tetris kupił picie wody i zabił mnie na bossie. Ale na szczęście miałem jeszcze reza, więc stałem pełen sił i go pokazałem mu, kto jest tutaj prawdziwym uga-buga mistrzem małp. Czekaj, nie, dobrze, ja szedłem tam. Czy jestem tu gdzieś? Tak, tu jest ta małpka. Hyc. I ona... tu jest sake, prawda? Nie, monkey booze, no, o to mi chodziło, no. Alkohol małpi. Dobra, wzmocnimy sobie HP. Hyc. Ja jestem the strongest monkey. Lubię Sekiro za to, że ten bar HP po paru upgrade'ach wydaje się taki wielki. To jest takie wow. Czy ja mogę jakieś upgrade'y kupić? Acquire skills. Nie chcemy nic tych Temple Art. Temple Art to jest gówno. Znaczy przynajmniej mi się to nie podoba. Pamiętam, że jak grałem poprzednio, to troszkę w to zainwestowałem tylko po to, żeby zobaczyć, co jest dalej, ale później żałowałem, bo to są takie not for me. Ashina skills, mam podwójne Ichimoji, to mi wystarczy. Czy jest tu ktoś, kto się zna bardzo na Sekiro? Czy ja mogę wzmocnić Mortal Blade'a? dla ciebie ten HP bar jest... Już teraz tak. Imo jest duży. Look at this small cucumber. Nie można, kurde, szkoda. Pewnie dlatego, że już teraz jest dobry. Git good. Ja się... Dzięki, mordo. Ale to jest dobra rada, tak naprawdę. To jest dobra rada. Git good. Bitch. Dobra, co ja tu mogę kupić? Z tych rzeczy... To jest śmietnik. Shinobi Ice, daj mi to. Nie wiem, kiedy będę najbliższe Mikiri robić, ale... Pewnie kiedyś. Ja wiem jedno, Sekiro w dupę boli najmocniej. Jedno, tak. A to o każdej grze From Softu można powiedzieć. Że w dupę boli najbardziej. Dobra, jesteśmy w tym lesie mgieł, tak? Tak to się po polsku nazywało, czy nie? Pewnie nie. I pamiętam, że ci kole się dropią w chuj. A, o nie, ich jest tutaj dwóch! Wypierdalaj. Ej, Mortal Blade jest OP! What the fuck? What? Czemu to jest takie OP? Przepraszam, kurwa, bardzo. Nieistotne, lećmy dalej. Mówiliśmy ci na poprzednim... Właśnie wiem, że mówiliście, ale... Ja wtedy nie byłem tego pewien, bo ja użyłem tego raz. Jednym uderzeniem tylko. I jedno uderzenie było takie... Średnie, ale jak dwa uderzenia zrobisz, to już czuć moc. To już czuć moc. Uwaga, bardzo ważne. Jak gracie w Metro 2033 na dużej czułości, to nie włączajcie maksymalnych wibracji pada. Czemu grasz w Metro na padzie? Chyba, że grasz na konsoli, to nie masz wyboru. Ale jeśli grasz na PC, to czemu grasz na padzie? Mam nadzieję, że nie grasz na PC. Ja nie potrafię grać strzelanki i nie chcę grać strzelanki na padzie. Bardzo bym chciał potrafić, bo gdybym potrafił, to w końcu bym przeszedł Returnala na PS4. Okej, to jesteś wytłumaczony. Masz ten, usprawiedliwienie. Ale żeby mi to było ostatni raz. Następnym razem potrzebuję usprawiedliwienia od lekarza. Metro na padzie, Boże. Znaczy, kurde, ja czasem sobie myślę, że ludzie, z którymi ja obcuję na co dzień, i to od wielu lat w sumie, od kiedy byłem w szkole jeszcze. Bo jak ja byłem młody, jak miałem moich najlepszych kumpli, u nas wszyscy mieli pecety, każdy jeden. I plus moi kuzyni mieli peceta, więc my wszyscy całe życie graliśmy na klawiaturze i myszce. I żaden z nas nie miał nigdy w życiu konsoli do wieku co najmniej, kurwa, 20. Do 20 roku życia, XX wieku. Ja wcześniej miałem tylko ten, PSP kiedyś, ale moją ulubioną grą był God of War, więc... Tam się nie strzelało. I u nas wszyscy strzelali na klawiaturze. Ja nie wiem, ile lat by mi zajęło nauczenie się grać na padzie, chociaż troszeczkę bardziej lepiej, po tych 25 latach grania na PC-cie, na klawiaturze i myszce. To ja to samo używ bym miał pewnie. Reklama się włączyła. Dajcie info, czy macie reklamę. Jeśli tak, to źle, szkoda. Jebać reklamy, reklamy są słabe. Dobra, tu na dole jest jeden z tych kolesi. Nie macie, to idealnie. O kurwysyn. Mam taki pomysł, o nie. Żeby najpierw zabić tego bossa śmiesznego, a później tu wrócić. Bo wtedy tu nie będzie mgły, nie? To brzmi jak idealny pomysł. Jebać mgłę. Nie, las mgieł to był w ogóle w tym. W Elden Ringu przecież. Tylko jak do tego bossa dojść? Gdzie ja w ogóle jestem? Czy ja stąd przyszedłem? Czy nie? Bez głowy, tak, bez głowy. Ostry cień mgły. Napij się wody. Ej, wiecie co? Ja chyba to switchnę. Ja mam bardzo mało alkoholu dzisiaj, znaczy mało. Względnie mało, pół litra mam. Ale switchniemy to, że ja będę rzeczywiście pił wodę, bo... Po pierwsze, często się zdarza... Teraz najpierw skończę i zacznę gadać. Znaczy, pić. Często się zdarza w piwne piątki, że przez to, że ja... Kupujecie picie wody, czyli w piwny piątek powiedziałem, że będziemy pić alkohol wtedy. Mi się kończy alkohol przed streamem jeszcze, przed końcem streama jeszcze. A ja jednak lubię sobie tak, wiesz, tak przez te 4 godzinki, po troszeczku, łyczek, chillera, pięknie, ładnie. Więc chyba ten... Przerzucimy się na wodę jednak. Cycki, ja cię zabiłem alkoholem, zabiłeś. Dobrze, że się poprawiłeś, stary, na to samo. Tak, zabiłeś mnie alkoholem. Alkohol zabija. Cycki, bubsy. Więc od teraz pijemy wodę na piwne piątki. Wróćmy do tematu cycek, bo mnie to interesowało się. Ja jestem za. Nie, może nie do końca, ale... cycki są spoko. Znaczy, cycki to jest w ogóle taka cudowna rzecz. I wydaje mi się, że można o nich zawsze mówić pozytywnie. Bo nie jest tak, że tylko faceci mówią o cyckach, nie. To jest tak, że i kobiety lubią cycki, i faceci lubią cycki. Wszyscy lubią cycki, to nie jest tak, że tylko jedna płeć lubi cycki. Więc wydaje mi się, że to jest rzecz uniwersalnie pozytywna dla wszystkich. W każdym wieku. I tak dalej. Tak. Dobra, to będzie jeszcze Grubas chyba, co? Taki teges. Czy to Grubas będzie dalej? Ja nie pamiętam. Grubas pijak. To moja autokorekta. Nie no, domyśliłem się, że to autokorekta. Znaczy, szanuję twoją autokorektę za dobór słów. To są ci kolesie, kij z nim. Ja ich nie chcę bić. Ja jestem pokojowo nastawiony. Ja chcę tylko zabić Mist Noble, najtrudniejszego bossa w grze. Daj mi itemy tylko. Ojej, dogo. No nie, daj mi itemy! Ała, ała. Stop, stop. Pi, stop. Pi, au, au. Dziękuję. Proszę mi dać przejść. To jest już ta świątynia, okej. Teraz musimy się jakoś do góry wbić. Bo to trzeba wejść od... Cytki smak radości dla dzieci i dorosłych, tak jest. Podoba mi się ten mod ze zmianą dźwięków. O kurwa. Ja tu chcę zostać cały stream i tego słuchać. Oj, biedny Bulbi. Biedny Bulbi. Właśnie, ej. Halo czat. Halo czat, do was pytanie. Czy ktoś z was, poza Bulbim oczywiście, czerwony alarm, czy ktoś z was poza Bulbim gra albo grał w Tarkowa? Bo Tarkov to jest świetna gra. Jeśli lubicie się wkurwiać, jeśli lubicie soulsy, ale przy okazji też lubicie strzelać, to jest gra, która wam wpierdoli jak żadna inna. Ty co tu rozstawiałem? Byś chciał, ale tak bez PC coś, a szkoda. Nie ma pani przytulania się, tak to prawda, w tej grze nie ma. Ale jest Emma, Emma jest spoko. Chociaż zmieniłem jej skin, więc już jest mniej spoko. Teraz jest jakąś dziwną barbarą. No nie, czemu? O, widzę bossa. Well, shit. Okej. Nie ma fii, no nie ma. Co? Nie ma u ciebie... ej, to znaczy, że... Prawdopodobnie zabiła już... D. She wants the D. Idź do pokoi tam głębszych, to znaczy, że ona już go zajebała. Maciura. Też tak rozmiałem ostatnio chyba, nie? Na Shieldrunie. W ogóle dzisiaj, a propos Shieldrunu, dzisiaj wszedł ostatni odcinek z Shieldruna, więc przypominam, że ja mam YouTube'a i TikToka. Na TikToku nic się nie działo, bo miałem przerwę spowodowaną błędem w algorytmie, który trochę mnie wyruchał. Ale od tego weekendu będę coś nowego wrzucać. Więc no. I od tego weekendu też zacznę wrzucać shorty na YouTubie. Dobra, czy ktoś pamięta jak wejść do góry? Bo ja tak nie do końca... Ujebałeś drugą walkę z Radagonem. Drugą? Jaką drugą? One są wszystkie ujebane. Znaczy ja teraz troszeczkę inaczej to edytuję. Generalnie, jeśli walka jest failowana, to ja ją ucinam prawie do końcówki. Żeby nikt nie musiał patrzeć na to, jak ja failuję przez 10 minut, a potem... Jest koniec, nie? Pierwszy zginąłeś i 2 uciąłeś. To znaczy 2 uciąłem. Pamiętaj, że pierwsze 15 sekund bez przekleństw, zmieniasz i pan YouTube będzie zły. Tak. Tak. Ale to, no... Dobra, czekaj, ja muszę się skupić na tym, gdzie jest, kurwa, wejście do góry. Bo ja naprawdę nie pamiętam. Tu jest item. Może tędy, jak skoczę? Dałeś faila i wybrałeś drugie podejście, gdzie go zabiłeś. Nie, tam jest mega dużo faili na Radagonie. Tam jest chyba z 6 albo 7 wyjebek. Okej, czyli nie tędy. Ty... Pierdalaj. Nie! Jeszcze chłopy z toporami mnie gonią, no. Halo! Znawcy Sekiro, którędy ja mam iść do góry? Tu? Nie, wątpię. Nie, to jest... O! Coś mi złapało, ale... Nie wiem co, czekaj. Jeszcze raz. Hyc. Teraz nie łapię. No nic. Bo to nie jest ta gałąź, nie? Zauważyłem, że jak młody wróciłem, to te niektóre gałęzie, po których skacze, się bugują. Nawet nie pamiętam tej lokacji. Ja pamiętam... O, okej, dobra. To chyba tu. Let's go. Jaki jest boss tej lokacji? Taki bar... Kurwa, ustrzelił mnie. Który to? To ty? Co za gnój, dobra. Muszę go ustrzelić teraz ja. Boss tej lokacji to jest najtrudniejszy boss w grze, więc no może być ciężko. Don't shoot me. Teraz dwóch snajperów do mnie strzela, ta. Au. Dobra, tam jest drugi. Dobra, i teraz tam na górze jest przejście, tak? No he, kurwa się śmiej, gnoju. Jak ja tam wszedłem? Chyba nie tędy, co? No nie. O, tu jest to przejście, gdzieś tam do góry muszę wejść. Jak ja tam wszedłem? Dogo, please stop. Aby iść do góry musisz iść tam, gdzie widzisz gałęzie prowadzące do góry, to za mało. Nie będzie Grubas z kogutem i boskim konfetti. Grubas będzie jako mini-boss tutaj. Grubas pijak, ale tu będzie jeszcze prawdziwy boss. Tylko nie pamiętam, którędy się do niego idzie. Ja tu już byłem przy tym typie. Kurwa. A może to tędy mimo wszystko? Może ja źle skoczyłem po prostu? Kurwa mać, no nie. No ja jestem znowu w miejscu, gdzie już byłem. Chyba ich zabiję po prostu. Fuck. Bo biegam koło nich i tylko tracę HP niepotrzebne. Grubas pijak będzie, ale z małpami, o, z małpami będzie. I jest też grubas taki, ten z konfetti, co mówisz, to właśnie bez głowy chyba, nie? Ale on jest kawałek wcześniej, ja już go ominąłem troszeczkę. Tak mi się wydaje. Mogę źle pamiętać. What the dog doing? O! Za drugim ending Ishina, graty. Ishin to jest ciężka walka. Ishin i demon nienawiści mi osobiście, jak grałem pierwszy raz, zajęło najwięcej czasu. Bo na obu poświęciłem po około 2 godziny sztuka, że tak powiem. Tam jest boss w środku właśnie. Tylko problem jest taki, że trzeba na niego wejść od góry. Ja nie wiem jak wejść na górę. Proszę mnie nie zachodzić od tyłu, co? Zniknęli, okej. Okay. A, bo to są przecież te... cienie. Kurwa! Nie, nie pozwalam. Gdzie jest ten dogo? Niewidzialny. Siema Namrucu, dobry wieczór. Nie masz maski, ale masz krew i błoto na ekranie, więc też przetrzeć oczy. How do I get upstairs? Stąd przyszedłem. Czy ja muszę się wrócić? Tu są wielkie koki. Mogę iść do wielkiego koka, ale to mi nic nie da. Nawet nie mogę. O nie, tam nie mogę doskoczyć. Okej, jest big cock. Big black cock. Jak Fia zabiła typa, to co teraz? Teraz? Ona prawdopodobnie jest już tam w miejscu, gdzie się bije z tymi jej przydupasami. Nie wiem, czy pamiętasz, które miejsce mówię. Tam, gdzie się spływa jeden strumień. Dobra, nara, ja spadam. Good luck, Jojo. Jojo to jest bardzo interesująca persona. Czasem go bardzo nie rozumiem. Nawet bardzo często. Czekaj, tu już byłem. Tam na dole jest... bez głowy. Ugh. Jak dojść do tego typa? O, fitta. No chuj, jak już zszedłem, to zszedłem. Co to za gangbang? O! Tak. Okej. Muszę na paletę się przerzucić. Power T-Sex, tak jest. To mnie jeszcze widzi. O, bez głowy. Tam nie chcę jeszcze. Nie dzisiaj. Bez głowy sobie zrobimy później. W innym terminie, że tak powiem. Jestem frajer z toporem. Nie lubię, że oni się robią niewidzialni, jak są, nie wiem, ze 3 metry od ciebie. Muszą być blisko ciebie, żebyś ich widział. Znaczy domyślam się, dlaczego tak jest. I wiem, dlaczego tak jest. Ale to nie znaczy, że to musi mi się podobać. Co jest tu na dole? Jakiś typ. Nie, nie, nie. Dobrze. O, fitta. Dobra, dawaj te luty. Ała. A ja spierdalam. Jebać go, ja nie chcę z nim walczyć. Nie dzisiaj, not today, not today. Nie lubię tego miejsca, jak ja mam wejść do góry. Hyc. Czyli to nie jest tutaj generalnie, musimy iść dalej. Sympathy, to mi się w ogóle mega określenie podoba. Sympathy. Dobra, idźmy od prawej strony cały czas. Tu jeszcze ktoś żyje, kurwa, naprawdę? Skurwysyn, no. Idźmy od prawej strony cały czas. Przytulamy prawą stronę i szukam po tej stronie jakiegoś przejścia. Pięknie. Prawa strona. No którędy tam się wchodzi? Zaraz się wkurzę i wpiszę to na YouTubie, bo kurwa... Stop, 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 stop. How to get... A wy nie widzicie? Halo. Poczekaj. Czemu tu się tak zrobiło? Powinniście widzieć lewy ekran. Czemu nie widzicie lewego ekranu? Dzięki tobie, Remczak, właśnie uciekam ledwo żywy przed siedmioma nosalisami? I słucham muzyki z Titanica. Właśnie, problem jest z tym, że... Czemu mi się zepsuła mi się scena. Zrobimy szybki fixing. Włączę jakąś muzykę, żeby nie było ciszy. Dobra, fixing. Dodaj scenę. Przechwytywanie ekranu. Weźmy to. Cyk. I czemu to się nie pokazuje? Lewy ekran tutaj. Czemu nie działa? Przepraszam, kurwa, bardzo. Hyc. O, dobrze, w końcu. Nie, bo to jest główny ekran. To jest tutaj, na środku. To tak nie ma być. Ma być ten ekran. Dobrze. Teraz to przyciągnijmy tutaj. I zajebiście, dobrze. Już myślałem, że to soundtrack Starkowa. Możemy włączyć Geneburn. Prepare for escape. Dobra. I tak. My szukamy. How to get to Mist Noble. How to get to... Where to find the Mist Noble. Jakiś krótki filmik. 2 minuty 4 sekundy. Brzmi jak zwycięzca. Zaczyna z ukrytego lasu. Nie to. Idzie koło typa. Dobrze. Idzie w dół? I tu jest grubas? To nie. Nie, czekaj. Ja tędy szedłem, ale z innej strony? Czy to jest inne przejście bokiem? Ja pamiętam jakieś przejście bokiem. Dzisiaj przez jakie przechodziliśmy. Ale to chyba nie jest to. To na pewno nie jest to. I tu jest grubas z małpami. Poczekaj, jeszcze raz. Cofnij, 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 cofnij. Koło tego gościa. Całkowicie w lewo i w dół. Okej. Okej. Wracamy do Sekiro. O nie, teraz jak ja wrócę do tego gościa. Wyjście jest w tę stronę, oj. Nie, nie jest w tę stronę, ani trochę. Fuck off! Zaraz nie będę musiał szukać wyjścia, bo umrę po prostu. To jest znowu ten patyk, na którym byłem przed chwilą. Nienawidzę tej mgły! Czy to jest tutaj? Prawie. Ale chyba tędy dojdę, nie? Czekaj, czy to jest... To jest to przejście tutaj! Okej. Tu jest grubas i ała, małpy. Ja chyba tego nie przeżyję generalnie. Grubasa zaraz zabijemy, jeszcze nie teraz. Bo nie mam żadnych soczków, więc nie ma opcji, żebym ja go zabił. To są tylko pelety, tak? Okej. A jak mam wrócić? Okej, tam mogę skoczyć.